tanami siwymi, w barwach firmy Tarczyński. No, potrafił, już startował z pierwszego miejsca w drugim nawrocie w Poznaniu i pokazał, że był nie do złapania. W drugim nawrocie już nie przysługuje przejazd przez most teraz, tylko i wyłącznie ukłon, który już widzieliśmy. Sygnał od sędziego głównego. No i szanowni państwo, to jest drugi nawrot. Najlepsi z najlepszych. Im trzeba pomóc. Ależ odpalił. Ach, te drifty. Szanowni państwo, pomóżmy mu. I przeszkoda maratonowa, ależ brawura. Chyba stawia wszystko na jedną kartę. Nie chce potem żałować, że nie zaryzykował. Jedzie po swoje. Ciasno, równo, płynnie. A i te zakręty, wszystko w galopie i już wyjeżdża, szanowni państwo, ogień! I przeszkoda maratonowa numer 8, strasznie szybko. Ktoś tam się chce chyba spotkać z tym defenderem na zakręcie. Jedzie po swoje. Jedzie równo, jedzie płynnie. Wykorzystuje wszystkie aspekty swoich koni tego parkouru. I już go nie ma, szanowni państwo! Halo Kraków, halo Kraków! Coś niesamowitego, szanowni państwo, 106.03, coś pięknego. Wspaniała jazda Krzysztofa Szczepaniaka. Postawił wszystko na jedną kartę. Chyba ten Tarczyński tam mocno pomógł, naprawdę. Wspaniała jazda, super przejazd. No i nie chciałbym być w skórze jego następców, jego następnych zawodników. W jakiej on sytuacji stawia następnych zawodników. Brawo, Krzysztof Szczepaniak. No i teraz następny młody, gniewny, nawet trochę młodszy, Olek Fularczyk, lider rankingu. Widać było, że jeszcze w pierwszym nawrocie nie jechał na maksimum swoich możliwości. I jak rozegra drugi nawrót? Tu już nie ma nic do stracenia. Szybki ukłon, szybki sygnał i szybkie rączki naszych kochanych kibiców w Krakowie.